Dzień dobry. Jestem Fikus Mikus. Jestem czarodziejem. A wiecie, czym najbardziej lubię czarować? Balonikami. I zaraz pokażę wam takie balonowe czary. Ale najpierw potrzebuję balonika. O! I pojawił się pierwszy balon, gotowy do mojej magii. Więc uwaga! Czary mary, fiku miku! Już jest piesek z baloników! Podobały wam się moje czary? Ale pewnie chcielibyście nauczyć się, jak robić takie pieski po prostu w domu i bez używania magicznej siły. To bardzo proste. Zaraz wam pokażę. Najpierw musimy mieć balonik. Może zielony. I pompkę, ponieważ tych balonów nie można nadmuchać buzią, tak jak inne zwykłe okrągłe baloniki. Zobaczcie, mam zielonego balonika, zieloną pompkę i teraz nadmuchamy. I raz, dwa, trzy, cztery. Pamiętajcie, żeby zostawić trochę miejsca na ogonek waszego pieska. Zawiązujemy balon. To bardzo trudne. Jeżeli będziecie mieli z tym problemy, poproście rodziców. Zobaczcie, teraz ten balon przypomina węża, a nie pieska. Więc musimy rozpocząć nasze czary. Zakręcamy balona trzy razy. Raz, dwa i trzy. Zaginamy go w ten sposób. Mocno ściskamy. Nie bójcie się, balon nie pęknie. I zakręcamy ponownie. Raz, dwa, trzy. O! Piesek ma już nosek, głowę i uszy. Czas na szyję i przednie nóżki. O! Raz, dwa, trzy. O! Nasz piesek ma już głowę, uszy, szyję i nogi. To jeszcze nogi tylne i będzie cały zrobiony. Uwaga, zakręcam. Raz, dwa i trzy. Raz, dwa i trzy. Ta-dam! Tak, śliczny pieseczek. Nazwę go chyba Azor. Azor, chciałbyś się pobawić ze swoim różowym kolegą? No. To moje pieski. Oho! Jaki piękny kwiat wyrósł w moim balonikowym królestwie. Oh. Cudnie pachnie. Oh. Szkoda, że jest tylko jeden. Chciałbym mieć cały bukiet. Musimy coś na to poradzić. O, jakie piękne. Cóż, muszę je wstawić do powietrznego wazonika, żeby mi nie zwiędły. O, jesteście. Słuchajcie, chciałbym wam pokazać kolejne zwierzątko, jakie można skręcić z baloników. To zwierzę mieszka w Afryce, jest wysokie, ma szyję długą jak szafa, małe różki, jest całe w plamki i ciapki i nazywa się... Zgadliście? Oczywiście, że żyfara. Żyfara. No, żyrafa! Oczywiście, że żyrafa. Zrobię dla was żółtą żyrafę. Ale teraz postaram się napompować balonik. Tylko gdzie jest moja pompka? Trudno, muszę sobie radzić bez pompki. W końcu jestem czarodziejem. Ta-dam! No to czas, żeby zrobić żyrafę. Żyrafa ma bardzo małą główkę, a na tej główce ma dwa małe różki. Zrobimy jej malutkie różki. Zrobimy jedną małą kuleczkę, którą zakręcamy i drugą małą kuleczkę, którą też tu zakręcamy. O, to głowa naszej żyrafy. Teraz bardzo długa szyja.
robimy nogi, podobnie jak u pieska. Ściskamy. No. Jeszcze nogi tylne. Ściskamy. Pamiętajcie, żeby zostawić jej chociaż malutki ogonek. Będzie się czuła wtedy lepiej. Proszę. I moja żyrafa skończona. Dzień dobry, pani żyrafo. Może wybierzemy się na mały spacerek. Balony mogą służyć też do samoobrony. Uważaj! Gdybyście kiedyś potrzebowali takiego miecza do samoobrony, robi się go tak. Potrzebny jest oczywiście balon, pompka. O! Uwaga! I pompujemy. Zawiązujemy. I... Różowy miecz? Też mi coś nie pasuje. Potrzebujemy miecz zielony. Naciągamy. Pompujemy. To będzie naprawdę długi miecz. Wiążemy. Mam nadzieję, że nauczyliście się już to robić. I zobaczcie. Skręcamy. Raz. Dwa. Mocno ściskamy na środku. I raz. Dwa. Trzy. Ta-dam! Nasz miecz gotowy. Możemy ruszać do walki. Czas wracać do moich balonikowych obowiązków. A wy, gdybyście chcieli u siebie w domu takie kolorowe baloniki i pompki i taki wspaniały wystrój, to koniecznie odwiedźcie to miejsce. A gdybyście chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o mnie, kliknijcie tutaj.